22 marca o godzinie 18 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Kościerzynie odbyła się 18 wiosenna gala koncertowa. To wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego publiczność mogła usłyszeć utwory w wykonaniu znakomitych artystów. Na dzisiejszy koncert zaprosiliśmy bardzo utytułowanych muzyków, flecistę Łukasza Długosza oraz Carlosa Peña Montoya, harfistę. To jest pierwszy raz, jak harfa pojawia się na kościerskiej scenie. Jest to świetny duet, brzmi wspaniale. Połączenie fletu i harfy ma swoje delikatne brzmienie. Niemniej jednak przy tak utytułowanych muzykach jest to po prostu uczta dla duszy. Warto dodać, że większość koncertów odbywających się w nowej sali jest wykonywana bez użycia sprzętu nagłaśniającego.